Drodzy braterstwo, przechodzimy do naszych rozważań. Kontynuujemy temat posłannictwa albo misji Kościoła. Dotarliśmy do trzeciej jego części względem samego siebie. Tak? Ogólnie jest to część dłuższego tematu, co ludzie wiedzieli na temat Ewangelii od początku historii świata. Dotarliśmy tutaj do okresu reformacji i tu zatrzymaliśmy się nad naukami poszczególnych reformatorów, które otwierały po raz kolejny nauki, które zostały albo zapomniane, albo nigdy nie były znane. I doszliśmy do Roberta Browna i jego kwestii związanych z demokracją zborową i niezależnością zborów. I tutaj właśnie zatrzymaliśmy się nad częścią odnośnie posłannictwa albo misji Kościoła i dotarliśmy właśnie do tego, że trzecią tą częścią jest rozpoczynanie i przeprowadzanie takich spraw interesowych, jakie są konieczne do wykonywania jego misji. Omówiliśmy ich zakres i formy, omówiliśmy wybór sług i wyznaczanie ich do służby, omówiliśmy utrzymywanie czystości doktryny i życia, a obecnie jesteśmy na części związanej z utrzymywaniem sług prawdy i pomaganiu potrzebującym świętym. No i mieliśmy troszeczkę takich ciekawych rozważań, których czasem się niekoniecznie spodziewaliśmy tak od razu. Momencik. Ja tutaj udostępnię, tylko muszę zobaczyć, który mniej. A, tutaj będzie. I ostatnio rozważaliśmy słowa z pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 9, wersetu 14, że tak samo i Pan postanowił, aby ci, którzy głoszą nowinę, żyli z głoszenia no, dobrej nowiny, tak? No i zastanawialiśmy się nad tymi różnymi rzeczami, jak to Nowy Testament o tym mówi i się zastanawialiśmy, jakie są wady i zalety płatnego kaznodziejstwa, ale summa summarum, gdy tak jeszcze sobie analizowałem i nawet gdy dzisiaj sobie słuchałem, zastanawiała mnie jeszcze jedna rzecz, że Pan postanowił, aby ci, którzy głoszą dobrą nowinę, żyli z głoszenia dobrej nowiny. I że, no można by powiedzieć, no dobrze, no to Pan Jezus tak powiedział, tak? No więc tak jest, ale Pan Jezus to też skądś wziął, tak? No i się, i czytałem sobie, właściwie słuchałem pierwszego tomu, czyli Boski Plan Wieków. I tam był fragment odnośnie prawodawstwa starożytnego Izraela, no i gdy czytałem sobie to, gdy słuchałem sobie tego, odnośnie praw, jakie Pan Bóg zarządził w kwestii utrzymywania Lewitów i tego, że kasta lewicka, kapłańska nie miała specjalnych jakichś bardzo przywilejów w Izraelu i w tym mieli oni korzystać z tak zwanej dziesięciny. Co oczywiście teraz jest robione jako no, taka wymówka, żeby wprowadzać dziesięcinę również w zborach i tak dalej, żeby pobierać środki finansowe od wiernych i w ogóle tych płatnych kaznodziejów wprowadzać. Ale gdy się tak zastanowi nad tą kwestią odnośnie tych wynagrodzeń lewickich, to po pierwsze, te wynagrodzenia dla nich były autentycznie sposobem na przeżycie. Za to, że oni wykonywali pewne rzeczy, tak? I między innymi był dla nich sposobem wyrównania innych ich możliwości. Ponieważ gdy wśród Izraela było rozdzielone dziedzictwo w ziemi, to w którym miejscu Izraela otrzymali swoje dziedzictwo lewici? A no nigdzie, dokładnie.
To jest bardzo ciekawe. Dostali tylko kilka miast, gdzie mogli sobie mieszkać, a tak generalnie to mieli być rozproszeni po całym Izraelu i wykonywać posługę dla Izraelitów, tak? Dla innych pokoleń. I w związku z tym, że oni nie mieli udziału w ziemi, tak? To Pan Bóg tak zarządził, że formą pewną rekompensaty będzie to, żeby ich bracia ich utrzymywali z tego powodu. No i tutaj to na przykład, bo jest więcej tych wersetów, ale 5 Mojżeszowa, rozdział 18, wersety 1 do 8. 5 Mojżeszowa, rozdział 18, wersety 1 do 8 i od 1. Kapłani, lewici, całe plemię Lewiego nie będą mieli działa ani dziedzictwa w Izraelu. Będą korzystać z wdzięcznych darów składanych Panu i z tego, co jest jego działem. Jednak dziedzictwa wśród swoich braci Lewi mieć nie będzie. Pan, on będzie jego dziedzictwem, jakim zapowiedział. No tak. Ale ona nie była żadnym podatkiem, który byłby nałożony jakąś siłą. Tak? Nie było żadnych kar za nieprzestrzeganie tego. Nie było. Nie było ani żadnego obowiązku, tylko była żadnej groźby, żadnego niczego. To była kwestia indywidualnego sumienia każdego Izraelity. Tak? Było to dobrowolną formą wsparcia. I w Biblii są tylko dwa napomnienia względem tego pamiętania o nich. 5 Mojżeszowa, rozdział 12, werset 19. Strzeż się, abyś nie opuszczał Lewity przez wszystkie twoje dni na twojej ziemi. Tak? Oraz 5 Mojżesza, rozdział 14, werset 27. A Lewity, który mieszka w ramach twoich, nie opuścisz go, ponieważ nie ma działu ani dziedzictwa z tobą w ziemi. I to tyle, co Pan Bóg powiedział. Powiedział, żeby im przynosili te dziesięciny i tak dalej. Mieli ustalone, że mieli tam możliwość jedzenia z tych chlebów, tak, pokładnych, co po niektórzy z tych kapłanów, którzy tam Kapłani. wchodzili. No tak, no ale kapłani też byli lewitami, No więc to tak, warto o ale tym lewici nie pamiętać. byli. Tak, mieli pewien udział w tych ofiarach, że z tego, co było składane Panu Bogu na ofiarę, to oni mieli sobie brać, tam były odpowiednie części, jakaś łopatka czy coś tam, tak, i oni tam mieli mieć w tym udział, żeby nie umarli z głodu. No i tutaj było to przynoszone. Ale tak jak ofiary były dobrowolne, tak też i te daniny dla nich też były dobrowolne. Tak? Więc porównując to do tych naszych rozważań sprzed tygodnia, to co powiemy na temat takiego utrzymywania sług prawdy? No, że jest to rzecz dobrowolna. Dlatego faryzeusz, jak poszedł do świątyni się modlić, to Bogu wyszczególniał, jaki on jest dobry, jaki uczciwy, jaki wspaniały, że on dokładnie dziesięcinę oddaje ze wszystkiego. Z mięty i anyżu, z najmniejszych, nawet najdrobniejszych rzeczy, też dziesięciny oddaje. Niczego nie pomija. I dlatego jest z tego i z siebie bardzo zadowolony, uważa się za bardzo pobożnego i oczekuje nagrody. No, dziękuję. Kto jeszcze? Dziękuję. Też tak uważam, że powinno być dobrowolne. O zależy, jeżeli ktoś chodzi do jakiejś wspólnoty i ma możliwość tam wesprzeć, to czemu nie? To zależy od jego woli, tak? Od serca jakiegoś, nie wiem. Pan Bóg pobudza serce kogoś, żeby dał jakąś pomoc. Niekoniecznie pieniężną, może to być tam jakaś inna, nie? Pomoc. No Ale właśnie. każdy pełni wspólnotę, jakąś tam wkład powinien, jeśli ma taką możliwość, nie? I właśnie. Zobaczcie,
że dość interesujące jest tutaj to, że poniekąd to było też anonimizowane, nie? I mówimy o tym płatnym kaznodziejstwie, że minusem tego jest to, że ty się chcesz podobać tej społeczności, tak? I w związku z tym możesz nie przedstawiać tego, co faktycznie Pan Bóg sobie życzy, tylko nie prorokuj nam, tak? Mów nam rzeczy dobre, mów nam rzeczy przyjemne i będziesz szło na kompromisy po to, żeby się podobać tym wynajmującym nas, tak? Ale w momencie, w którym wszelkie datki są dobrowolne, jeszcze zanonimizowane i tak dalej, i może ja to powiem tak, jak w dzisiejszym świecie jest Patronite na przykład, nie? Czy jakieś inne takie formy, gdzie ja obserwuję, jak tam różni twórcy internetowi otrzymują wsparcie od różnych osób, tak wydawałoby się za nic, tak? Za to, że swój czas poświęcają. I poniekąd to jest troszeczkę w tą stronę, nie? To, co mówiliśmy, że ten mówca, powiedzmy, przyjeżdża, sługa prawdy, do jakiegoś zboru i tam się u kogoś zatrzymuje, uczestniczy w tym, co ten ktoś ma, tak? Czyli je pokarmy, uczestniczy w jego życiu zborowym, dzieli się Ewangelią, wzajemnie się tam, mają społeczność. No i taki sługa prawdy, powiedzmy, jedzie dalej, tak? I przy okazji może dostać od kogoś parę złotych na drogę, nie? Ale to tak, wiesz, mi się wydaje, że te głoszenie Ewangelii motywem tego nie powinno być pieniądze. Tylko to Dokładnie. powinno. A jeżeli ktoś czuje, że no, chce kogoś wesprzeć, to nie ma problemu, nie? No, to jest dobrze ze strony To tego, mi się kto słucha. za bardzo istotną część tego wszystkiego. To znaczy, ja uważam, że tutaj już rysuje się nam ten podział, gdzie to było właściwe, a gdzie niewłaściwe. Czyli tam, gdzie ten, kto głosiciel Ewangelii jeździł, że tak powiem, pełnoczasowo zaangażowywał swój cały czas i był pozbawiony możliwości zarabiania. Zarabiania pieniędzy na swoje utrzymanie, czy na utrzymanie rodziny, czy jeżeli rodziny nie miał, to na swoje utrzymanie. No to było rzeczą właściwą, żeby takiego wesprzeć jakąś kwotą takiego mówcę, czy Takiego, ewangelistę. żeby mu nie brakowało na codzienne No utrzymanie. tak. Natomiast jeżeli było tak, że ten mówca, który przyjeżdża do zboru, ale on nie jest mówcą pełnoczasowym, tylko on sobie pracuje. On pracuje gdzieś tam normalnie, a w czasie wolnym, urlop. Jako hobby, Jako hobby, powiedzmy. czy wolna sobota, może usłużyć, pojechać usłużyć, niedziela też może pojechać usłużyć, ale w poniedziałek on idzie do pracy i od poniedziałku tam do piątku będzie pracował i ma w związku z tym wynagrodzenie. To dlaczego ja mam mu płacić? Dokładnie. On ma swoje, być może trochę mniejsze, a być może większe wynagrodzenie niż moje. To dlaczego ja mam mu płacić? Ja czułbym się zobowiązany moralnie do sfinansowania kogoś, kto przyjechał tutaj i w wyniku tego, że on jeździ, no, nie ma możliwości zarobkowych. Wtedy tak, wtedy to Tak. jest jak najbardziej uzasadnione. Albo tak jak znaliśmy na przykład takie osoby, które jeździły na wschód, prawda? No tak. Jeszcze w czasach, w których to było bardzo ciężkie, trudne i tak dalej. I oni, poza tym, że jeździli za własne środki z tą misją kaznodziejską, czasem dalekie odległości i tak dalej, to oni tam jeździli
Nie po to, żeby tam jakiekolwiek kokosy zbijać czy majątki tworzyć, tylko sami jeździli z pomocą. Bo Tak. przecież pamiętamy, mamy książki, relacje i tak dalej, że jak wyjeżdżali tam na wschód, to brali ze sobą całe siatki pomocy. I jeździli, głosili i przy okazji przywozili pomoc. No, No tak, z tym, że w większości to byli emeryci, ale byli też tacy, którzy nie mieli emerytury, ponieważ byli tymi głosicielami pełnoczasowymi. Tacy też jest, no przynajmniej jednego takiego znam no. osobiście i dlatego przekazywanie jakichś tam funduszy dla niego było rzeczą jak najbardziej właściwą. Tak. I a propos o tym, o czym brat Franciszek tutaj mówi, to historia z bardzo niedawnych lat, prawda? Jak on był przyjmowany tam do domu tej pomocy społecznej, tam w Miechowie, w Betanii, to nie bardzo chcieli go przyjąć, mimo wszelkich myśli dobrych i tak dalej, no bo nie miał tej emerytury. No i ktoś rzucił no, taką rzecz, żeby bracia może coś tam mu złożyli się na to, żeby ten dom pomocy społecznej miał środki na opłacanie tamtych kosztów związanych z jego pobytem. To taka historia jest, że nawet nie zdążyło dojść do wszystkich, jak ten dom pomocy społecznej prosił, żeby odwołać już ten apel o pomoc, bo już środki są na 3 lata do przodu. No. Także najpierw niech on dożyje, a potem będziemy się martwić. Bo już też tam No, a wszyscy. tam tak, nawet taka historia w Norwegii była, że tam pies gdzieś tam uciekł i wlazł na skałę i tam było niebezpieczeństwo lawiny, nie? I tam właściciel nie wiem, gdzieś na Facebooka, że o, pies ten i nie można go w sposób naturalny ściągnąć, żeby helikopterem go i ludzie się rzucili na helikopter. No, Właśnie. ale wzięli, ktoś tam się odważył, że weszli po tego psa i zabrali z nim jakoś tak, ale wiesz, tam ci ratownicy górscy nie chcieli nikogo wpuścić, bo oni uważali, że jest zagrożenie lawinowe, że ktoś może zginąć, nie? A ten pies tam wlazł i się bał, nie chciał wyjść, nie? No, ale tam jakieś dwóch facetów spięło się tam, bo mieli doświadczenie tam i z tego psa ściągnęli. Ale później oddawali te pieniądze, nie? Za to zebrali na ten helikopter. Taka historia była dosyć taka znana, nie? No. Tutaj. No, ale Także tutaj ludzie potrafią się rzucić, jak naprawdę coś trzeba pomóc. tak. Nawet zwierzętom, nie? Dokładnie, dokładnie. A szczególnie wtedy, kiedy ktoś właśnie, może inaczej to ujmę, że Pan Bóg się potrafi zatroszczyć o swoich sług, jak jest taka potrzeba, nie? Że Tak. oni nie są gorsi niż zwierzęta i im też się należy pomóc. No. Zwierzęta też stworzenia Boże, nie? No. No dobrze, to myślę, że tak powiem, tą część mamy. No, ale to mnie tak wzruszyło, wiesz, że ludzie tak potrafią się nawet na takiego psa się tego, nie? Tak. No. No. To by tam gdzieś machnął, a tam pies, co to za pies, nie? No, jak zdechnie, to tam. To tylko pies, nie? Tak, no ale Ale mimo wszystko. jak będziesz miała możliwość obejrzeć ten film Zielona Granica, to też obejrzyj go tak na kontrastę. No. No dobrze, No. ale przejdź do następnego wersetu, bo że tak powiem, znowu czas nas troszeczkę, no nie jest łaskawy czas, nie? Więc tak. Następnym wersetem, jaki tutaj mamy, to jest list do Filipian, rozdział 4, wersety 15 do 18, który pociągnie nam ciągle jeszcze te wątki. Także się nie martwmy, bo cały czas będziemy w tą stronę, tylko jeszcze dodatkowe myśli. List do Filipian, rozdział 4, wersety 15 do 18. No i to relacja apostoła Pawła. Biblia Poznańska na przykład. Sami przecież wiecie, moi Filipianie, tak?
list do Filipian, że w początkach ewangelizacji, gdy wyszedłem z Macedonii, poza wami żaden inny kościół, czy inny zbór, nie brał udziału w moim rozrachunku, daję, biorę. Już nawet do Tesaloniki raz po raz przysyłaliście mi pomoc. Wspominam o tym nie po to, żebym pragnął daru. Myślę o obfitej zapłacie, jaką zapisano na wasze dobro. Teraz bowiem mam wszystko i to w obfitości. Jestem dobrze zaopatrzony, otrzymawszy od was przez Epafrodyta wdzięczną wolność, ofiarę miłą i podobającą się Bogu. A UWG? A wy, Filipianie, wiecie, że na początku Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie uczestniczył ze mną w dawaniu i braniu, tylko wy sami. Bo nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było potrzeba. Nie żebym pragnął daru, ale pragnę owocu, który by wzrastał na wasze konto. Gdyż mam wszystko i to w obfitości. Jestem w pełni zaopatrzony, otrzymawszy od Epafrodyta to, co zostało posłane przez was. Woń dobrego zapachu, ofiary przyjemną i podobającą się Bogu. Tak? Rozdział 4. Filipian, rozdział 4, 15 do 18 wersetu. FLP. Taki jest skrót tej księgi. FLP. Tej Biblii Online. Czemu to takie, tutaj jest takie podkreślenie, że nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było potrzeba? No to jest, wydaje mi się, jedna z ciekawszych rzeczy tutaj w tym wersecie, na który warto zwrócić uwagi. Co Że takiego? nawet jak podróży był, że nie był nimi na miejscu, był w podróży. To nawet nawet tam dostał od nich pan. Ale Jako myślę, że... wysłannik, nie wiem. Ale myślę, że tutaj jest jeszcze coś. Co takiego było w Tesalonice, że tak apostoł podkreśla, że otrzymał pomoc od zboru w Filipii. Że w Tesalonice i to ze dwa razy otrzymał pomoc od zboru w Filipii. To w Biblii jest odnośnie Tesaloniki. No przynajmniej dwa listy do Tesalonicensów, nie? A że tam w Tesalonice był zbór. W Tesalonice był pierwszy zbór, mnie się wydaje. No i tam prawdopodobnie nie było tak, jak potrzeba i między braćmi. I właśnie napisał do Filipian, żeby im pomogli, żeby mu pomogli. Czyli zobaczcie, był lokalny zbór, a apostoł Paweł miał potrzeby materialne i aż z Filipii mu przysyłali na to, żeby on tam mógł przeżyć w tych Tesalonikach. To jest ciekawa sprawa, nie? To jest ciekawa sprawa. Czyli co tutaj kontrastuje apostoł? Przekaz współczesny. A wam, Filipi, wiadomo, że gdy zaczynałem głosić Ewangelię, wówczas, gdy już opuściłem Macedonię, byliście jedynym kościołem, który mi udzielał pomocy materialnej. Gdy byłem w Tesalonice, dwa razy przysyłaliście mi pomoc w potrzebie. Nie zabiegam o dary dla siebie, zabiegam o to, by wasza obfitość przyniosła jak najwięcej owoców. Potwierdzam, że otrzymałem wszystko, więcej niż mi potrzeba. Nie brak mi niczego, bo Epafrodyt doręczył dary od was, tak miłe Bogu, jak woń ofiary całopalnej. No cóż, no, apostoł Paweł nie żył samym powietrzem. No, no potrzebował był człowiekiem, potrzebował różnych podstawowych rzeczy do tego, żeby trwać, żeby działać tam, gdziekolwiek był. Więc mówi tak między wierszami, że czym się różniły te dwa zbory?
Czego w jednym było dużo, a w drugim mało? No, i było więcej miłości. Dokładnie. Tej miłości braterskiej, nie? Tak, miłości braterskiej. Miłość braterska nie bierze się z niczego. Ona jest wynikiem wielu rzeczy, między innymi zaufania. Takiej, jest wynikiem takiej dziecięcej wiary. No, członkowie zgromadzenia zaczynają lgnąć do siebie, tak? I widzą, doceniają swoją wzajemną służbę. Tam, gdzie tej wiary nie ma, tego wzajemnego szacunku, czy wzajemnego no bo co to jest miłość? Miłość to jest Dobra wola. dobra wola. No i tam, gdzie nie ma tej dobrej woli, no więc każdy dba o siebie. No, ja dbam o siebie, ty dbaj o siebie, tak? Ja potrafię o siebie zadbać. Popatrz, jakim samochodem jeżdżę. A ty co? Piechotą chodzisz? Coś jest nie tak z tobą. Popatrz na swoich sąsiadów. No, ale moi sąsiedzi nie są w prawdzie. Ale jakie domy mają? Jakimi autami jeżdżą? A ty co? Masz coś nie tak z rękoma? Czy... No właśnie. Że tak powiem, jeżeli w zborze zaczyna się robić taka konkurencja na podstawie, znaczy w której podstawą jest posiadanie najróżniejszych rzeczy, dóbr materialnych, a dzieje się tak bardzo często, to w zasadzie jest zmierzch takiego zboru. Bo on za długo, dlatego że tam miłość zniknie jak woda na pustyni. Kiedyś była, kiedyś szkielet statku na środku pustyni jest. Kiedyś to było morze. Teraz nie ma, sam piasek, wyschła. No, no tak to jest, tak to jest. Miłość nie bierze się z niczego. Ona jest wynikiem wzajemnych relacji. Jeżeli tych wzajemnych relacji nie ma, no to, no to zwłok zaczyna stygnąć. No i tyle. No. Dobrą rzeczą jest, jeżeli do tego zboru każdy coś wkłada. Znaczy jakiś wysiłek, jakiś... Przede wszystkim siebie, nie? Przede wszystkim siebie, tak, ale... No i teraz, jeżeli 80 czy 90% zborowników, ale no, wybraliśmy jego na starszego, no i się martwi, no nie? Przecież ustaliliśmy, że ma być w miesiącu co najmniej dwa wykłady, jedna wizyta tam brata przyjezdnego, no i jedno zeznanie. Oprócz tego badania każdej niedzieli. No to no jest starszy, niech się. No tak, no to na tym spłacić za to, żeby on to robił? No nie, no bo starszym się nie płaci. No więc dlaczego on to ma robić, a ty masz tego nie robić? Jeżeli nie robisz tego, to może zrób coś innego. Może przyjść, salę posprzątaj.
A może przyjść, weź, ugość brata przyjezdnego. A nie, brata przyjezdnego ja nie mogę gościć, ponieważ ja jestem samotna no, i nie mogę przyjąć obcego mężczyzny. No bo to będzie niewłaściwe, no, źle widziane. No a salę posprzątać? No salę posprzątać, tak, to ja tam raz na 3 kwartały wypada na mnie, to ja wtedy przyjdę i tam posprzątam coś. No bo chyba, że nie będę miała czasu. Jeżeli takie podejście stanie się podejściem 90% zborowników, to tego zboru praktycznie już nie ma. On będzie fizycznie jeszcze trwał jakiś czas, ale tam nikt nie przyjdzie i tylko będzie kolejka do wychodzenia z niego. Zbór jest wtedy, kiedy w miarę równo się do tego przykładamy, do ciągnięcia czy do pchania tego wszystkiego. Wiadomo, że są koszty. Wiadomo, że potrzeba wkładać wysiłki. Pytanie jest, jaki koszt, jaki ja wysiłek chcę włożyć do tego? Jeżeli nie chcę żadnego, bo jedynym moim wysiłkiem jest to, że przyjdę w niedzielę na zebranie, to ja przepraszam, to jest zdecydowanie za mały wysiłek. Oj tak. Oj tak. A jeszcze może inaczej, znaczy w sensie dalej, że czego jeszcze tutaj w jednym zborze brakowało, a w drugim było. Wydaje mi się też, że takiego myślenia o drugich, tak w sensie przewidzenia, że ktoś może mieć potrzeby. No bo zobaczcie, to były miasta jednak trochę od siebie oddalone, tak? I nie było internetu, nie było telefonów, nie było innych takich rzeczy. Skąd wiedzieli, że Paweł może mieć potrzeby? Tak? Pomyśleli, że on tam jest i że może mu coś wyślijmy, tak? Przecież czy oni musieli to zrobić? No nie, nikt nikogo nie zmusza. A że nie mieli żadnego takiego obowiązku wynikającego z jakichś tam rzeczy, nie? Dwa, że trzeba myśleć gdzieś daleko i jeszcze wysyłać posłańca, nie? I jeszcze to, jeszcze tamto. Są ciekawe sprawy. Na szczęście Pan Bóg tak to pomyślał, że jak nie w ten sposób pomoże, to w inny, tak? To też jest bardzo ciekawe. Ja to też w naszych codziennych rzeczach czasem się zdarza, że Pan Bóg w bardzo różny sposób pomaga. Na przykład sąsiad przyjdzie akurat wtedy, kiedy mamy potrzebę, nie? On przychodzi w zupełnie swojej jakiejś własnej samolubnej sprawie, tak? Na przykład do nas przyszedł spytać się, czy może sobie wyrzucić u nas w kompostowniku trawę skoszoną. A jak już jest, to akurat nam pomoże, bo właśnie nam zaczęła być niezbędna trzecia para rąk. Tak? I skąd on się tu znalazł? Tak? Jaki ludzki umysł przewidział, że on tam będzie potrzebny i go tutaj przyśle o tej porze tego dnia? Także to są Ja rzeczy. właśnie obserwuję takie to, że o czymś myślę, coś tam i potem coś takiego następuje właśnie, która daje odpowiedź albo coś właśnie przez kogoś, nie? Tak. No, na przykład dosłownie wczoraj czy przedwczoraj to było, że mieliśmy taką sytuację, że od jakiegoś czasu myślimy tam o tych kropkach na dach, takich deskach, belkach, że musimy je wymienić, bo tam część jest przegniła, część za krótka i tak dalej. No i myśleliśmy, żeby wziąć i kupić gdzieś tam, no ale teraz w lecie
zmiany, to one będą takie pokręcone, że nie będą za bardzo nadawały. I zaczęło być tam to powoli ten temat, zaczął nam na nas interesować i tak dalej. I wczoraj czy przez wczoraj przyjeżdża do nas kolega, że on właśnie wycina belki z jakiejś starej stodole, które są super trwałe, zakonserwowane i tak dalej, tylko są dwustuletnie. Dwustuletnie, no, one no. Żyją. Jak właśnie często o czymś myślimy, że coś potrzebujemy i nagle to się pojawia później. Nie wiadomo skąd. No właśnie. Przypadek? Nie, nie, nie sądzę. Ja nie wierzę w przypadki, jeżeli ktoś jest poświęcony i wtedy jest pod opieką już. Szczególnie w tak specyficznych rzeczach, które naprawdę są standardową potrzebą człowieka. Tak. Gdzie to naprawdę się bardzo rzadko tak trafia. No, on specjalnie przyjechał, że ma właśnie do wyburzenia taką starą stodołę i on dźwig zamówił specjalny, który ileś naście tysięcy kosztuje. I tak przyjechał, mówi, że on tam wyrzuca te deski, jakbyśmy chcieli ewentualnie, bo ma jakiegoś kupca. Mówi, no właśnie tego szukamy. No. No, cóż. No, to takie z drugiej strony miłe, nie? Że... Ja to mówię, co jest potrzeba, to się wszystko się... No, to jest takie właśnie zdarzenia wzmacniają wiarę bardzo. Właśnie. No dobrze, kolejna rzecz tutaj, ten werset 17. Nie zabiegam o dary dla siebie. Tak? No, no dosyć jasne, nie? Że apostoł nie wystosowywał petycji do zboru, żeby mu coś przywieźli, tylko on się cieszył, jak dostał. Tak? Ale te słowa dalej. Zabiegam o to, aby wasza ofiarność przyniosła jak najwięcej owoców. W innym przykładzie. Pragnę owocu, który by wzrastał na wasze konto. Jeszcze w innych przykładach. Pragnę owocu rosnącego na waszym rachunku. Staram się o to, co zostanie dopisane na rachunku na waszym koncie. Zależy mi raczej na plonie, który można by wam zaliczyć na korzyść. Tak? I tak dalej. O czym tu jest? Mogło być podaż przede wszystkim dla nich, tak zabiega. A to, że na przykład oni, no nie wiem, w jakiś tam sposób nawet taki fizyczny, materialny, przyczynią się do tego, że jego służba będzie możliwa, chociażby przez to, że nie wiem, tak. Dadzą mi jakieś jedzenie, jakąś odzież, tak, co tamkolwiek bym potrzebował, no to też no wyrabiają sobie taką dobroduszność, no taką właśnie chęć, taką no, takie pozytywne cechy w sobie wyrabiają i jeszcze oprócz tego przyczyniają się do tego, że właśnie apostoł Paweł może się zajmować takimi sprawami duchowymi, a nie musi się martwić o to właśnie, co zrobić, żeby przeżyć. No tylko właśnie no, to, ku czemu został powołany, to umożliwia jemu właśnie zajmowanie się tym jego powołaniem. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Kto jeszcze? Jeszcze to rozbudować. Czyli błogosławieństwo dla nich, ponieważ ich charakter, tak, się poprawia. Tak? Bo warto pamiętać, że nasze cechy charakteru i tak dalej trzeba ćwiczyć tak jak mięśnie, tak? Nieużywane mięśnie zanikają. A używane? Budują. Tak, budują, wzmacniają, tak, są silniejsze, tak, jakby te bicepsy, powiedzmy, nie? Fajnie trenowane. Tak. Czyli można być czulszym, szybciej dostrzegać, tak, albo lepiej reagować.
albo lepiej znosić obciążenie, a tutaj mamy, tak, obciążenie finansowe, tak? Bo jak to ktoś mówił, że na początku czasem ciężko wykroić, tak? O, może inaczej. Odnośnie poświęcania czasu na sprawy pańskie, brat Roberts opowiadał w którymś wykładzie, że on stosował metodę Klina, tak? Że na początku, żeby się do swojej codziennej rutyny wziąć 5 minut na rzeczy pańskie, tak? Na to, żeby coś poczytać, mannę posłuchać, posłuchać, on jeszcze poczytać i tak dalej. Jeszcze nie było w internecie. Jeszcze nie było w internecie. No, a później nie 5, tylko 10, 15 i później ile kto może. No, jak się przyzwyczaisz, ale powiem, że to jest prawda, że no, jak się może inaczej to powiem. Teraz jakiś czas nie miałem komputera, pamiętacie, bo był cały czas był w naprawie i tak dalej. I ja jeszcze czuję, że ja jeszcze się odbudowuję po tym, bo było ograniczenie w możliwościach działania. I jeszcze, że tak powiem, nie odbudowałem sobie pewnych możliwości i tak dalej, do którego moje ciało było przyzwyczajone. No ale teraz trzeba to tak, że tak powiem, działać. Dalej. Co jeszcze by to znaczyło, że szukam owocu, który by procentował na waszym koncie? Albo zależy mi na plonie, który można by wam zaliczyć na korzyść. Na co tutaj apostoł zwraca uwagę? Zabiegam o to, aby wasza ofiarność przyniosła jak najwięcej owoców. Co on podkreśla? Żeby oni jak najwięcej głosili, zdobywali chrześcijan. Żeby ich praca na darmo nie była taka pusta, tylko żeby zbierali plony z tej swojej ciężkiej pracy. No, a tymi plonami będą? Będą chrześcijanie. Tak jak Pan chce... Jezus mówił do tego rybaka, od dziś będziesz łowił ze mną ludzi, nie ryby, nie ryby, prawda? Jak chodź ze mną, będziesz łowił ludzi chrześcijanie. Czyli z pracy, była, oni będą mieli korzyści, tak? I w ogóle. Ostatecznie to Pan Bóg będzie miał korzyści, tak? No i oni, bo będą się dobrze wywiązywać, no będzie więcej chrześcijan, prawda? Będą wszyscy szczęśliwi, zadowoleni. Będzie więcej braci czy sióstr. Tak. Poza tym wydaje mi się, że dość istotne jest, że apostoł tutaj podkreśla, że to wasza ofiarność. Tak? Podkreśla w drugą stronę. Nie podkreśla, że moja praca przyniesie te korzyści. Oni jak pracują. No właśnie. Bracia, jak będą pracowali, to ich praca ofiarna przyniesie korzyści. Wszystkim tak. Powiedzmy, bo i chrześcijanom, i Pan Bóg będzie zadowolony. I oni będą zadowoleni, bracia. Tak. Czyli ofiarodawca, ten, który pracuje, i Pan Bóg, tak? I tak. Ten, kto został zebrany. Czyli naprawdę. W każdą stronę będą te korzyści. To jest plon. O czym jeszcze świadczy? Siostro Zosia, jakbyś mogła powtórzyć, bo mało cię, słabo cię tak. słychać. No o czym? No mówię, to będzie, to byłby plony. To są plony tych braci, którzy głoszą, prawda? I zdobywają chrześcijan.
No się ucina. Się dadzą do roboty, jak to się mówi, do głoszenia, to będą mieli owoce. Będą oni zadowoleni, zbór będzie też większy, chrześcijanie będą, każdy będzie znał to słownie. Co się dzieje tu? No, przerywa cię, to ale... Teraz mnie słyszycie? No, teraz lepiej. Przerywa mnie, no to... No bo zdjęłam słuchawki podgłośnie. No, teraz jest lepiej, zdecydowanie. Ale no rozumiem. No, ale słyszeliście, co mówiłam? Tak, słyszeliśmy. Ale nie wszystko rozumieliśmy, bo bardzo się nakładało, rwało tam to. Ale w każdym razie będą zadowoleni, bo ich praca będzie przynosiła korzyści i tak dalej. No. Tak, tak jak no, owoce będą zbierać po tej pracy swojej. Żniwa, plony. A co to są owoce? Co to są owoce w tej chwili? W tym, ja to myślę, że owocami to będą chrześcijanie, nowi chrześcijanie, którzy, no, którym będzie głoszona ta dobra nowina. I będą, zostaną braćmi. To są owoce. Owoce pracy tych braci w tym no zborze. To siostro, nie do końca zgadzasz się z apostołem Pawłem. Znaczy się inaczej. To co powiedziała, to jak najbardziej, ale ty przypuszczam, że jeszcze chcesz więcej coś dodać. No, chcę dodać to, co apostoł Paweł mówi o owocach. O owocach ducha. A owocami ducha jest miłość, cierpliwość, długie znoszenie i tak dalej, i tak dalej. Te wszelkie niedogodności, które muszą znosić. Nie. Te wszelkie cechy charakteru, które trzeba sobie wyrobić, żeby być chrześcijaninem. Bo żeby iść i głosić, to nie musisz mieć wyrobionej cierpliwości, długiego znoszenia, miłości braterskiej, miłości bezinteresownej. Można iść i głosić po prostu, tak nauczyć się czegoś, to iść i głosić. Ale owocem ducha to jest, no to apostoł Paweł opisuje, co to są te owoce ducha. Dobrze. Znaczy myślę, że w obu sposobach jest słuszność. W sensie, że owocami są ci, którzy są znajdowani. No, a oprócz tego owocami są te rzeczy, które się wyrabiają, tak? I pomnożenie tych owoców to jest po pierwsze, że oni będą mieli lepsze swoje charaktery, a po drugie, ci, którzy zostaną pozyskani, też zaczną wyrabiać sobie charaktery, tak? Więc ta ilość tych owoców będzie pomnożona. Więc to w obu znaczenia to można to patrzeć i one są uzupełniające, a nie wykluczające się. No dobrze, ale jeszcze dalej, że to ta wasza ofiarność to powoduje. Czyli na co tutaj jeszcze apostoł wskazuje? Ta wasza ofiarność, czyli może inaczej. Od razu zadam to pytanie w taki sposób, że o co mi chodzi. Na komu jest przypisane to, co robi apostoł Paweł w związku z tym? No, część tego wyniku jego pracy będzie należało do tych ofiarodawców. Dokładnie. Ponieważ on mógł zająć się pracą ewangelizowania dzięki temu, że oni włożyli na jego utrzymanie. Dokładnie. Zauważmy, bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotna kwestia, że Pan Bóg patrzy, tak, na przykład, czy jako część
tej zasługi jest dla osoby, która coś robi, tak? Bo często na przykład no mówi się, że starszy wykład robi, powiedzmy, tak? O, to ma wielką zasługę ten starszy, tak? A żona starszego? Ona wykładu nie robi. I co? W związku z tym Pan Bóg mówi, a tam żona starszego? No nie robi wykładu. Tak. Ale ona nie robi wykładu, ale ona szykuje temu starszemu jedzenie, tak? Daje mu czas, poświęca, żeby ten starszy mógł ten wykład przygotować, to ona się zajmuje całą masą innych rzeczy, którym ten starszy mógłby robić, tak? I co? To Pan Bóg powie, to ta żona starszego nic nie zrobiła, skoro ona nie napisała tego wykładu i nie powiedziała? A jak ten starszy korzysta z tego czasu, który został udostępniony, na jakieś rzeczy, które są niezwiązane z pracą pańską, to czasem może się okazać, że Pan Bóg powie, że nie. Zasługa tego wykładu w całości jest przypisana żonie starszego, a nie temu starszego, bo on i tak wyszedł nabywać z tej kwestii. Nie, zasługę mówię oboje. Ale chodzi mi o to, że żeby sobie popatrzeć na to, że tak jak zborownicy czy domownicy, tak, mają swój wkład także w to, co się dzieje, tak? Ten, kto udostępnił na przykład swoje mieszkanie, musiał? No nie musiał, tak? Zbór mógł wynająć salę. A tak się zbierają się u kogoś. Ten ktoś udostępnia swoje mieszkanie, tak? Udostępnia każdy swój czas, a jak jest poczęstunek, to i poczęstunek, i przygotowania, i trzeba posprzątać, pozamiatać, to co mówiliśmy tam o tych różnych rzeczach. I tutaj apostoł wskazuje o to, że ci różni ofiarodawcy mają swoją zasługę u Pana. I nie tylko w tym miejscu, tak? Znamy te inne wersety, że kto choćby kubek wody podał, tak, komuś w imieniu proroka, tak, i tak dalej, nie będzie mu odebrana jego zapłata. Czyli żeby się nie martwić, tak, jak z różnych powodów się nie uczestniczy w takiej aktywnej służbie głoszenia Ewangelii i tak dalej, bo pośredni udział mają też ci, którzy tą służbę umożliwiają w ogóle. I że kwestią tego sługi jest co? Tym staraniem tego sługi powinno być co? To i apostoł. Wzmacnianie zboru. Ale chodzi mi, to wszystko prawda, ale chodzi mi o to, że tutaj apostoł mówi, zabiegam o to, aby wasza ofiarność przyniosła jak najwięcej owoców. Czyli co on tu mówi? No, że on przykłada do tego wszelkiego starania, dokładnie, żeby to, co oni mu ofiarowali, dało jak największy efekt dokładnie w postaci ogłoszenia Ewangelii tym czy tamtym. Tak. Czyli, że... Czyli po raz kolejny mówimy, on ma nie zbijać na tym majątek, tylko ma zużywać to i to tak, żeby to przyniosło jak największą korzyść. Po prostu ocenia ich służbę. Nie? Tak. Takie wzajemne jest. Ja wam opowiadam Ewangelię, ale wy mnie przyjmujecie, wy mnie dokładnie słuchacie, wy mi służycie. Bardzo, tutaj są bardzo ważne myśli, siostra Hainka poruszyła, tak? Czyli, że ten na przykład ten głosiciel, jak przyjedzie do kogoś, nawet do takiej, tak jak mówimy czasem, na wieś, tak, do kogoś, to on ma nie patrzeć z góry na tych innych, że co, on tutaj jest największy, on wszystko wie, a tutaj co właściwie te osoby sobą reprezentują, żeby on miał na nie zważać. Tylko niech się zastanowi,
że zostało mu udostępnione to, tamto, siamto, tak? Różne możliwości. I tak dalej. I żeby docenił też swoich słuchaczy i te osoby, które tam to wszystko przygotowują. No to wcale nie jest takie jasne i oczywiste, tak? Ja to czasem mówię, że tak jak na przykład dozorca chodzi koło bloku, tak? Jest zatrudniony i różne osoby lekceważą takich dozorców innych, nie? Bo ci się zajmują śmieciami, trzeba podnieść i tak dalej. Co my będziemy zwracali na takie osoby uwagę? Psami, kupami psów i tak dalej. A czy nie należy docenić pracy tego kogoś? No, wypadałoby. Że dzięki niemu jest właśnie porządek. W zimie się nie połamie nóg, bo on musi wstać bardzo rano, tak? Posypać no, piaskiem czy innymi rzeczami. Odśnieżyć. Się nie zauważa. To są rzeczy istotne. Czy ktoś jeszcze tutaj chciałby coś dodać? No, ja potwierdzam to, co brat mówi. No, każda jedna rzecz, która się składa, czy ta żona, czy to sypanie piaskiem, czy tam, wszystko to idzie z naszą wiarą, z naszą nadzieją, z naszą miłością do Boga. Żeby to, jeżeli coś wykonujemy, żebyśmy to robili, powiedzmy, w naszej miłości do Boga, nie? Nie tylko tak, odwalę to tak jak pańszczyznę i tyle, bo muszę. Bardzo ważne, siostro Zosiu. Dokładnie tak. Nikt nie musi nic. Jeżeli coś się robi, to z chęcią, prawda? Z chęcią, z miłości do naszego Boga i tyle. No. Dokładnie tak. Tutaj jest cała masa tych wersetów. Na przykład 5 Mojżesza 14:22. Ochotnie będziesz dawał dziesięcinę ze wszystkiego, tak? Szczodrze otworzysz swoją rękę, ochotnie pożyczysz mu, ile będzie potrzeba i czego mu nie dostawało. To 5 Mojżesza 15:8 i tak dalej. Że teraz to, co 2 Koryntian 8:11. Teraz to, coście czynić poczęli, wykonajcie, aby jako była ochotna myśl ku chceniu, tak też, aby było i dokończenie z tego, co macie. Tak? 2 Koryntian 9:7. O, właśnie, tego wersetu szukałem. 2 Koryntian, rozdział 9, werset 7. A zatem każdy, jak postanowi w swoim sercu, nie z żalem albo z musu, z przymusu. Ochotnego bowiem dawcy miłuje Bóg. Tak? Tak, tak. W służbie dla Pana ważna też jest bezinteresowność. Nie? Tak. Z jednej strony, czy z drugiej, odbiorcy. Czy... A dlaczego ta bezinteresowność jest tak istotna? No to trzeba być czystym tężem. Możemy nie oczekujemy dla czegoś czy zamian. Jakiś tam, jeżeli mamy jakiegoś tam interesu swojego, tylko no, to robimy dlatego, że tak nam nakazuje serce, bardzo wierzymy i nie oczekujemy czegoś tam w zamian, tak? Tak, tak. A jak to samo się robi z obowiązku? No z obowiązku to ja mogę iść do pracy, żeby przeżyć, prawda? Żeby zarobić na rodzinę. To jest mój obowiązek. Ale jeżeli chodzi o Boga, to jest mój osobisty wybór, prawda? Ja to robię z miłością i się robi bezinteresownie, dlatego nie oczekując niczego w zamian, bo co to by była za miłość? Jeżeli ja...
ja coś bym oczekiwała. Po prostu nie trzeba oczekiwać, tylko robić to jak najlepiej, starać się jak najlepiej, żeby się podobało Panu Bogu. Tak mi się wydaje. Czemu jeszcze? Bo do miłości Bożej to nikt nikogo nie zmusza. Każdy ma swój wybór, prawda? Są ateiści, są inne wiary. No a do prawdy, do czytania Biblii nikt nikogo nie zmusza. A w Biblii są nasze wskazówki, prawda? Jak mamy postępować i ciągle. I Pan Jezus nas uczył. I jeżeli coś nie tak jest z nami, zawsze możemy sięgnąć do Biblii i coś sobie przypomnieć i poszukać, nie? Poczytać, porozmyślać troszeczkę. Że to jest takie bezinteresowne z miłości, z wiary naszej. To jest taka usługiwanie Panu Bogu. O. Ja bym to tak powiedziała. Ja to tak widzę. No i to robię z radością przeważnie. Tak. Z radością, z miłością, no. Jeżeli coś tam się robi. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety 46 i 47. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 46-47. Za cóż was nagradzać, jeśli kochacie tych, którzy was kochają? Czyż i celnicy tego nie czynią? I cóż takiego wielkiego czynicie, jeśli kochacie tylko waszych braci? Czy i poganie tego nie czynią? Tak? Albo jeszcze gdzieś indziej jest taki werset, teraz nie mogę go znaleźć, że co wielkiego, jeśli zrobiłem to, co mi nakazano, tak? To, co musiałem. Tak? Przecież to musiałem zrobić. Jaką nagrodę mam mieć za to, że wykonałem mój obowiązek? Jeżeli coś jest obowiązkowe, to jest po prostu obowiązkowe. Ty nie możesz nie zrobić. Ty to musisz zrobić, więc jaką ty masz mieć zapłatę dodatkową za to, tak? Jak ty wykonałeś tylko swój obowiązek. No tak. Zobacz, czy... O! Chyba, czy to... 1 Koryntian 9, 17, to co ostatnio robiliśmy, że gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli nie działam nie z własnej woli, to tylko spełniał obowiązki szafarza. Tak? To już właśnie też o tym mówiliśmy. Dlatego tak istotna jest ta bezinteresowność, tak? Dobroczynność, to co wynika z tego, że serce mówi, że no ja się w to zaangażuję, bo dobrze jest czynić dobrze. A przykład jest w naszym Panu, który dobrowolnie złożył swoją ofiarę. Tak. Wiara czy religia nie może się opierać na pieniądzu. Świątynia usłudze pogrzebowej. No i trochę ksiądz tam przemówił, a później no, jest obchód tatką i zapowiedź, że msza będzie wtedy i wtedy. No i wszyscy się za portfele tak. Ale żadnej nadziei po prostu dla tych żołobin chyba raczej nie dał. No tak. Dobrze, to następna sprawa. A czy to tylko dla starszych albo dla głosicieli ma być taka pomoc?
Nie, jako chrześcijanie to powinniśmy, powiedzmy, świecić przykładem dla wszystkich. Znaczy, nie chodzi tu tylko o pomoc, tu chodzi też o zachowanie nasze. Jak się iść ulicą, widzi się znajomego, ukłonić się, uśmiechnąć się. To takie są proste, zwykłe przykłady, ale miłe sercu. Tu, cóż, to nie chodzi o jakieś nie wiadomo wielkie czyny. Oczywiście Pan Bóg zna nasze serca i ja myślę, że On nas kieruje też ku dobroci, ku naszej drodze i wspiera nas tak samo. I to nie chodzi o to, żeby tylko braci, ale po prostu sąsiadów czy z sąsiadem. Nie być takim naburmuszonym, żeby się czy pozdrowić, czy tam, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to i usłużyć, prawda? Bo są różne takie sytuacje, na przykład jak ten COVID był i ktoś zachorował, czy nawet zakupy zrobić i przynieść pod te drzwi, prawda? To jest usługa, jakby nie była, o dobrej intencji. No, to takie, no, różne rzeczy czasami się zdarzają. I nie tylko u braci, ale także i u innych ludzi. Żeby, no nie wiem, ja to tak rozumiem. Słusznie, siostra Hańka. No, jeszcze to sobie wieczysta Zosia mówi, że dobrą dewizą chrześcijanina jest miłuj bliźniego jak siebie samego. I to się nie wyraża tylko wobec starszych, czy tam mówców, czy diakonów, ale wobec każdego człowieka. Także. Tak, brat Franciszek. Ja myślę, że to jest dobrą rzeczą, z tym, że jest bardzo ważną rzeczą, żeby to nie było na pokaz, A no bo tak. wtedy człowiek zaczyna się demoralizować Tak. i dla. Zrobię dobrze, tylko kiedy o mnie usłyszał, że to ja. Tak, ja, siostro, jak ja cię bardzo miłuję. Wreszcie to jest poszła. No tak, to musi być w sercu. Bo wtedy będziemy się oszukiwali na każdym kroku i będziemy się zamiast produkować te owoce ducha, to będziemy zgniłe owoce produkować, a Bóg takich nie potrzebuje. Akurat to ważne, żeby to, co mówi, było szczere. Żeby nie było fałszywe, że na pokaz ja ci powiem, jaki ja jestem miły i jak ja ciebie i jeszcze, a obróć się tylko, tak cię tyłek obsmaruje, że wszyscy sąsiedzi się będą oglądali, nie będziesz wiedziała dlaczego. W tych takich ścisłych środowiskach takie sytuacje też się zdarzają i to bardzo często się zdarzają. I w niektórych środowiskach wręcz normą jest to, że zwłaszcza tam, gdzie jest to widziane dobrze, że o, ja cię, bracie, doceniam i bo ty tak pracujesz. Odwrócił się, no, wreszcie sobie poszedł. Tamte te słowa na pewno nie służyły Bogu. No tak, no, ale jak mówię, że takie oszukiwanie się, takie robienie siebie lepszym niż faktycznie jestem, to jest oszukiwanie się i to apostoł Paweł o tym też pisze w innym miejscu. Mówi, że nie oszukujcie się. Bo to nie jest nic dobrego. Jeżeli macie przeciwko komuś coś w sercu, to nie oszukujcie się, że go bardzo miłujecie, bo wiecie, że tak nie jest. Ale no, ludzie są tylko ludźmi, tak? Tak. A oprócz tego, z tym, co jeszcze mówisz, to Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, wersety 2 i 5, tak? Szczególnie drugi.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią to w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. No tak. Jeżeli robisz coś, żeby ludzie to widzieli, to już bierzesz nagrodę. To już oni widzieli właśnie, to już masz zapłatę. Ale jeżeli chcesz, żeby Bóg to docenił, no to ci ludzie wcale tego nie muszą widzieć. To ma być w twoim sercu i w potrzebie tego drugiego. A to się bardzo rzadko zdarza, żeby tak było. Inny werset mówi, niech twoja prawica nie wie, co robi lewica. O, ci werset mówi. Tak, no właśnie. A i tak. Ale mi zupełnie nie o to chodziło. Czyli no, jak to się nazywa, to też jest bardzo istotna myśl, a mi chodziło jeszcze tutaj o gradację. W sensie tego, że mamy. Póki macie możliwość, ja też to znajdę. Czyńcie dobro, dobrze wszystkim. No właśnie. Galacjan, 6 rozdział, werset 10. Dopóki więc mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza najbliższym wierze, tak? Dobro zaś wyświadczajmy wszystkim, w szczególności zaś braciom i siostrom w wierze, tak? Wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary, tak? W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. I jakiś czas temu rozważaliśmy ten werset, tak? I tam zauważyliśmy, że tutaj jest mowa szczególnie nie o domownikach cielesnych, chociaż też, ale głównie domownikom domu wiary, czyli innym osobom, które no, też są wierzące, że tak powiem. Tym szczególnie w czasach, kiedy były to słowa do kościoła, to oni byli ich własnym ciałem, tak? Czyli ten głosiciel to był jakimś tam częścią ciała Chrystusa, ale ci inni bracia też byli członkami ciała Chrystusa, tak? Więc jak tutaj jest mowa, no, o tych darach i pomocy materialnej, że jest udzielana tym głosicielom, to co, jak będziemy wiedzieli, że ktoś inny z braci, sióstr i tak dalej potrzebuje pomocy, to mu się nie pomoże? Bo on nie jest głosicielem? Najpierw trzeba zadbać o tych, którzy są najbliżsi, bo będą właśnie brać na to. W dalszej kolejności, no, którzy nie mają takiej społeczności z Bogiem, tak? Którzy no, nie są wierzący. Są bliźnimi, ale nie są w społeczności takiej właśnie bliskiej z Bogiem. Tak. Czyli mamy pewną gradację, tak? Obowiązki mamy przede wszystkim w stosunku do tych, którzy są z naszego domu, tak? Domowników. Czyli z naszych bliskich nam w wierze przede wszystkim, a później dalszych. Tak? Bo ich, te osoby, którym oni są bliżsi, no to mają większy przywilej w stosunku do nich, tak? My jesteśmy dalsi spokrewnieni względem nich, ale no też coraz bardziej. A później jak mamy czas, czyńmy dobro wszystkim, tak? Komu się da. A później, jak mamy czas pomagać zwierzętom, to pomagajmy zwierzętom, tak? Bo chodzi mi tutaj o to, że niektóre osoby mają przewrócone priorytety. I na przykład one się skupią na pomocy zwierzętom, ale ludziom nie pomogą. Tak? Bo zwierzęta są ważniejsze niż ludzie. Dzisiaj to prawie po trzech. No. Czasami zwierzęta są lepsze niż ludzie, jak patrzymy na zachowanie. Prawda. Ale
Ale że tak powiem, no to ludzie światowi niech sobie robią, co chcą, tak? Tak, tak. Ale my mamy tutaj troszeczkę cokolwiek inaczej pomagać, nie? Że, no, zajmujmy się bardziej tymi, którym możemy. Jak nam starczy czasu, to wtedy i zwierzętom, i klimatowi, i różnym innym rzeczom. Ale jak się pomoże w innym sposób. To na przykład też bywają różne zbiórki, tak? Pomocowe. Tak? Albo na przykład niektóre osoby ogłaszają zbiórki na pomoc biednym dzieciom gdzieś w Afryce. Pomóc, nie pomóc? No to jest możliwość, to pomimo. Jak nie ma kogo innego, komu pomóc. Jeżeli jest się pewnym, że to rzeczywiście idzie do tych dzieci w Afryce, to bardzo. No właśnie. Nie, mi się wydaje, że trzeba zacząć najpierw od najbliższego otoczenia. A, no rodzinie, czy tam znajomym, czy przyjaciołom. Szczególnie, jeżeli są domownikami wiary, tak? Tak. To też jest dość istotna sprawa, że no, nie mamy obowiązku, inaczej. Kiedyś też już rozmawialiśmy na ten temat, że jeżeli się poświęciło jesteśmy poświęconymi, tak, Panu, to nasze środki są poświęcone Panu, tak, czy nie? Tak, wszystko. No więc i teraz my nasze poświęcone środki będziemy dawali na korzyść nie wiadomo kogo i czego. To tak można, czy nie? Ktoś, kto napisał sobie, że ja tutaj wspomagam dzieci z Afryki, tu zdjęcia, proszę, jak te dzieci zupkę jedzą, o, to nasza organizacja tam tą działalność prowadzi. Prawda, nieprawda? Jesteś w stanie to zweryfikować? Znaczy, wiesz, bywa różnie. Widziałem ostatnio, z rok czy dwa lata temu, jak taki ktoś, że tak powiem, pokazywał takie zdjęcie wydrukowane na te dzieci tam, które on tam wspierał i tak dalej, to wydrukowali jego zdjęcie facebookowe i wrzucili na baner. Dziękujemy ci, taka i taka osoba. Więc, ale to właśnie podchodzi pod to chwalenie się swoją dobroczynnością. No, to już jest inna sprawa. Ale to... No ale trzeba być ostrożnym, bo też naciągaczy jest dużo. Niby zbierają, a tak naprawdę nie możemy sprawdzić, na co te pieniądze idzie. Tak. Ale mówię, taka bardziej kontrowersyjna sprawa. Jeżeli na przykład osoba jest poświęcona, tak, Panu Bogu, a jego dziecko nie. I ten ktoś zbliża się do końca życia. To co ma zrobić ze swoimi środkami materialnymi? To jest bardzo popularna praktyka. To jest bardzo popularna praktyka, dlatego że no, niewielu dzieci, osób poświęconych, nie aż tak wielu dzieci, osób poświęconych staje się poświęconymi ludźmi. Niektórzy poszli sobie w świat w młodości, rodzice dochodzą do końca swojego biegu. No i no tak, no mam mieszkanie, mam tam jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś. No komu to przekazać? No, no mam syna, mam córkę. No tak, tylko że oni nie są dziećmi pańskimi. A jeżeli nie są pańskimi, to czyimi są? No są szatańskimi. Bo niestety nie ma tak, że jest grupa ludzi pańskich, a później nic, 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 a później gdzieś tam. Nie, zasada jest taka, że jeżeli nie jesteś pański, no to jesteś szatański. Nie ma tej próżni. I teraz ktoś, kto jest dzieckiem Pana, swój dorobek życiowy przekazuje swojemu dziecku, które jest dzieckiem szatana. No fajnie. Cesja jak najbardziej legalna, bo krew, tak? To jest bardzo, że tak powiem, popularny.
Tak, ale no, tak do przemyślenia to sprawa, nie? Że bardzo to jest takie wręcz dziwne i tak dalej, nie? Tak się wydaje. No a co w związku z tym z naszymi dziećmi, nie? Czy z innymi osobami, które są nam drogie? Czy nie mamy w związku z nimi z jakichś obowiązków? Mamy, bo to są nasze dzieci fizyczne, nie? No tak. Dla nich jakieś utrzymanie zachowek musi być, nie? Tak, dopóki są dziećmi naszymi zależnymi od nas, jak najbardziej jesteśmy zobowiązani do tego. Kwestia, kiedy stają się od nas niezależne Tak. i stają się, że tak powiem, no, gospodarczo oddzielnymi jednostkami. I wtedy to są. Które sobie dobrze radzą, powiedzmy, No to nie to, że jak sobie nie radzą, to jest zupełnie inna sprawa. tak. To jest zupełnie inna sprawa. Jeżeli jest widać, że trzeba pomóc, to trzeba pomóc. Obcym się pomaga i swojemu dziecku też trzeba pomóc, jeżeli I to wymaga takiej bardziej. pomocy. Tak. Ale jeżeli nie wymaga. To inaczej, to co by wypadało zrobić przed swoją śmiercią? No, wpisać testament, w sensie, że albo sprzedać to, co się ma, i przeznaczyć te pieniądze Na taką na pracę pańską, jakąś jaką się uważa. nowoce, taki, jak uważamy, że może się przyczynić do chwały Boga. Każdy niech sobie pomyśli jeszcze, bo to jest Każdy indywidualna sprawa. osobistą decyzję podejmuje w tej sprawie. Każdy. Osobistą decyzję i z niej przed Panem kiedyś też będzie rozliczony. Bo po wzbudzeniu z umarłych, to też trzeba będzie się wytłumaczyć. No zaraz, zaraz, miałeś majątek o takiej i takiej wartości. Co z nim zrobiłeś? Jeżeli jesteś poświęcony Panu, to co Pan miał z Twojego majątku? On poszedł na alkohol, narkotyki i tam inne używki, albo poszedł na to, że Twoje dziecko kupiło sobie lepsze auto. No, dwa razy droższe. Później się rozbiło, co prawda, ale Ty o tym już nie wiedziałeś, bo... No cóż. No to są wszystko rzeczy, że tak powiem, niełatwe. To nie, ale większość ludu Bożego nie chce o tym myśleć. Nie chce o tym myśleć, ucieka od tego. No cóż. Oj, tak. No, ale to i tak najczęściej prawo jest takie, że najpierw dziedziczy rodzina, a jeżeli nie ma spadkobierców, to... No tak, ale jeżeli jest wypisany przed śmiercią, za życia, jeżeli ktoś rozdzielił, czyli rozporządził, napisał testament. Nawet nie trzeba testamentu pisać, po prostu trzeba złożyć do czasu końca swojego szaleństwa. No, wtedy nie ma problemu. Albo złożyć do końca swojego życia na jakieś zbożne cele, albo napisać testament, że to, co po mnie pozostaje, proszę, moim życzeniem jest, ażeby zarządzała taka organizacja czy osoba i tyle. No. A jeżeli nie, no to wiadomo, no to wtedy najbliższa rodzina. No dobrze, ale to mówię, to są. Bo i nawet testament może podważyć najbliższe rodziny. To Mogą prawda. To prawda. według prawa, że mogą na przykład rodzice tam czy tam przepisali na jakąś organizację, ale oni mogą to podważyć u No tak, prawników. ale wtedy już ty nie jesteś za to odpowiedzialny. No już Jeżeli nie, ale jest taka możliwość, nie? zrobiłeś wszystko, co było w twojej mocy,
żeby to przekazać na sprawę pańską, a rodzina czy sąd w sumie zadecydował inaczej, no. To już nie jest twój problem. To już nie. Sądu i jego odpowiedzialność. Tak. Ja chciałam zapytać jeszcze, a jaki swój majątek by się później po śmierci przeznaczyło na sierociniec, gdzie żyją dzieci niewinne, znaczy no, bez rodziców, czy tam mają jedno rodzice, no z różnych przyczyn tam są i żeby to na ich poświęcić, na wydatki, na różne takie, o, to też jest grzech, przecież oni nie są świadomi tam, jeżeli żyją i mieszkają. To są dzieci. Żadne takie rzeczy to nie jest do końca grzech, nie? To nie jest grzech. To nie jest grzech. To, czy rozporządzisz swoim majątkiem, czy nie rozporządzisz, to nie jest grzech. Ale to jest kwestia, no, świadectwo jakby głębokości ofiarowania i poświęcenia się w tej sprawie. No, może inaczej. Mówimy to troszeczkę tak. Na przykład są w pewnych miejscach, może tak powiem, byli tacy ofiarodawcy, którzy mówią, że po mojej śmierci taka i taka instytucja, na przykład muzeum, tak, biblioteka i tak dalej, ma zrobić to i to. Albo stypendium takie i takie. I to wcale nie jest głupia sprawa, tak? Że na przykład mój majątek proszę dać na to, żeby te sieroty miały taki i taki program wdrożony. Taki, jak uważam, że będzie się Panu Bogu podobał. I jest wszystko w porządku, nie? Tak mi się wydaje. Tak, żeby na przykład no, wyedukować ich w jakimś konkretnym kierunku. Najlepiej religijnym, nie? Ale to już inna sprawa. Jak kto pomyśli, tak niech zrobi, bo wcale niekoniecznie religijny może być dobry, jak nauczą ich religijnych bzdur, nie? No właśnie, no. No, ale może to już etycznie. Lepiej tam jakieś inne rzeczy. No, przeznaczyć na wykształcenie na przykład, bo przeważnie w tych domach dziecka to się uczą tylko jakiegoś zawodu i później masz 18 lat czy tam ileś, to do pracy i ma się wyprowadzać. Ale są dzieci także i zdolne i ten, i po prostu na nauki przeznaczyć, żeby więcej studiowało, więcej tam dłużej mogli być utrzymywani, dłużej ci, co chcą się kształcić. Tak, tylko i można zastrzec sobie warunki, że na takich, a takich warunkach. No, na przykład. Tak. To już wtedy już się układa odpowiedni plan i wtedy zastrzec sobie to, tamto w punktach i tyle. Żeby te pieniążki były dobrze, w dobrym celu zużyte. No. W tą stronę, czy na przykład można zrobić jakiś innego rodzaju fundusz, nie? Tak. Można, sprawny w coś tam na jakieś domy na przykład. No, rodzą się czasami ludzie niepełnosprawni, dzieci czy ludzie i opiekują się też i powiedzmy zakonnice, bo nikt nie chce przy takich pracować z takimi różnymi rzeczami. Czy tam na szpitale psychiatryczne. No. Ja tutaj mam jedną taką sprawę, że warto jeszcze o pewnej rzeczy pamiętać. To znaczy, jest tyle tych niepełnosprawnych, różnego rodzaju osób biednych i tak dalej. Tak? Czy naszym zadaniem jest pomóc im wszystkim? Nie wiem, po prostu. Nie, no nie. No nie. A czyim to będzie zadaniem, albo jest? Co? No, nie dostrzegam. Boże, to jest zadaniem, tak? I zadaniem Pana Jezusa, które będzie zrealizowane kiedy?
W tysiąclecie, w restytucji, w Królestwie Bożym, tak? Kiedy Pan Jezus się nimi wszystkimi zajmie, co im da? Da im to, co czego im brak. Da im wykształcenie, tak? Bo ich oświeci. Da im zdrowie. Ich uleczy, tak? I w ogóle podniesie ich z grobu. Tak? Podniesie ich z chorób. Usunie ich biedę, tak? Bo mamy obiecane, że nie będzie różnych rzeczy. Teraz nie jest naszym zadaniem ratowanie świata. No nie. I dbanie o takie osoby, bo... A jaki jest dowód na to, że nie jest naszym obowiązkiem ratowanie świata? No masz coś na myśli. Znamy. Więc powiedz. No. Przecież czy Bóg nie powiedział, że całe bogactwo świata to jest moje i to złoto, które leży tam no w ziemi i wszystkie zwierzęta na górach, czy to one nie są moje? No moje. Czyli Bóg, gdyby chciał pomóc tym ludziom, to on jest zbyt ubogi? Czy nie stać go na to? No stać go na to. Mógłby im pomóc. Ale Bóg wstrzymuje się z tą pomocą. To, co powiedział Jezus o tym pewnym niewidomym, tak? Wstrzymuje się z tym, żeby w pewnym momencie, czyli w czasie Królestwa Jezusa, kiedy nie będzie już panowania szatana i grzechu, dać to tym ludziom i wtedy ci ludzie naprawdę docenią to, jaki jest Bóg. A w tej chwili, kiedy rządzi szatan, to niech szatan ich obdarowuje. To niech szatan ich obdarowuje. No, szatan nie ma ochoty ich obdarowywać. Więc jeżeli na naszej drodze stoi ktoś, kto wymaga pomocy, oczywiście powinniśmy mu pomóc. Ale nie naszym zadaniem jest porywanie się na pomoc wszystkim skrzywdzonym w świecie. Ani nie naszym zadaniem jest nawrócenie świata. Ani naszym zadaniem nie jest nawrócenie świata, bo Bóg sobie tego nie życzy. Bo Jezus sobie tego nie życzył. Jeżeli coś, to moglibyśmy zacytować tutaj z Ewangelii. Tekst, który mówi, że Jezus sobie tego nie życzył, żeby pewni ludzie poznawali prawdę. On mówi, wam jest dan, a tamtym nie. Mnie to się wydaje, że Pan Bóg chce, czy tam i Pan Jezus, żeby ludzie doświadczyli na własnej skórze, jak się żyje. Jak się żyje, nawet powiedzmy, jak komuś ciężko i ten, on teraz ma ciężko. On teraz musi się borykać z pewnymi problemami, z chorobami, może ze wszystkim, ale później otrzyma nagrodę w niebie, ponieważ był dobry w niebie, na ziemi. Ponieważ był dobrym chrześcijaninem, prawda? Tu chodzi też o doświadczenie ludzi, żeby oni później docenili to wszystko, jeżeli zostaną obdarzeni tymi wszystkimi dobrymi rzeczami. Bo też wydaje mi się, że przez Boga świat nie potrafi się rządzić. Nie ma takiego, jak to powiedzieć, kapitana, czy tam kogoś, który by zapewnił pokój, żywność i wszystko, co nam potrzebne do szczęścia. Nie ma nikogo. Ludzie nie potrafią tego stworzyć. Jedynie Pan Bóg. I tu chodzi o czas. O to, żeby ludzie się przekonali, bo jest dużo odstępców, jest dużo takich różnych rzeczy, że Pan Jezus nawet mówił, uważajcie, byście nie zbłądzili, prawda? Nie śpijcie też, jak będziecie mnie oczekiwać, bo dużo się narodzi takich, którzy będą widzieli i mnie, i tam jeszcze, że Pan Jezus tam przyszedł, czy
tam coś. No po prostu będzie to, co ma być i to musi się wypełnić wszystko. I dopiero, i dobrze, że Pan skrócił nam czas, no, bo byśmy może nie przeżyli, albo by się to inaczej zakończyło. Bo ludzie nie doceniają tego, co mają. Nie doceniają. I kombinują na wszystkie strony. Człowiek, mi się wydaje, takie to prywatne moje stwierdzenie, jest najgorszym zwierzęciem na świecie. Bo zwierzę zabija wtedy, jak musi jeść albo ze strachu. A człowiek zabija, niszczy, kradnie, żeby mieć, być, powiedzmy, poter, Jezu, mnie brakuje polskich słów, żeby rządzić, prawda, żeby mieć z chciwości, z rządzenia i ze wszystkiego, ze wszystkich takich rzeczy, bo nie wszyscy są tacy, są ludzie wyjątkowo i dobrzy, i religijni, i uprzejmi, no a większość ludzi to jest taka, która nie wierzy w Boga, jest dużo rozpusty, jest dużo cudzołóstwa, wszędzie jest mafia, nawet w rządach jest to mafia. Po prostu zauważmy tylko, jak mają być wybory, co oni nam obiecują. A jak są wybory, wybrani, to już później się zapomina to wszystko. Tam jakieś rzeczy zrobią, ale się zapomina. Przecież te podwyżki wszystkie po tym COVID-zie, to przecież nas gniotą tak samo. Aż dużo czasami, bo wypłaty, jeżeli jest podwyżka, to taka maleńka, a codziennie wszystko drożeje. I opłaty, i żywność, i benzyna, i ja nie wiem. I później człowiek się zastanawia, jak tu dalej żyć? Trzeba skromnie się obywać ze wszystkim. No. I to czasami zabraknie może. No, także to nie może dalej dłużej tak trwać. Będzie to trwało przez jakiś czas, a później, no nie wiem, chyba Pan to zakończy wszystko. Tak, No, dokładnie mi się tak. wydaje, jak. Tutaj widzimy ten cały wielki temat odnośnie dozwolenia na zło, tak? Po co Pan Bóg dozwolił na zło i że to dozwolenie na zło się zakończy. Ale w międzyczasie tutaj mamy, to, czyli widzimy, że częścią rzeczy, które zbory miały robić, to miały udzielać jej pomocy materialnej, tak? Nie tylko głosicielom, ale i innym, których widzieli tej pomocy z pewną gradacją, tak? Przy czym między innymi, tak jak zbory wysyłały te dary i tak dalej, no to po to to było, żeby praca pańska była robiona, tak? I tak, zgodnie z tym, jak rozumieli wolę pańską, że one mają być prowadzone. I miały być pewne fundusze, były robione, tak? Zbory to ustalały, bo to na pewno nie było tak, że ktoś powiedział, tak, robimy to i tam szło. Tylko apostoł nie dziękował zresztą pojedynczym osobom, że to od nich dostał. Zdarzało się w innych listach, że dziękował pojedynczym osobom, ale tutaj dziękował zborom. Co znaczy, że to było w gestii zborów, że oni mieli nie tylko pamiętać o tych głosicielach, ale także no, ogólnie też zarządzać takimi sprawami finansowymi, żeby udzielać pomocy materialnej. To jeszcze zobaczymy w następnym wersecie zresztą. Bo, już nie dzisiaj. Ale to już nie dzisiaj, tak jak dobrze jest powiedziane, bo tutaj jest pomoc dla tych, których oni tam wysyłali albo wiedzieli ze sług pańskich, że są im potrzebne. Czyli bo nam chodziło tutaj głównie o zauważenie tego, że to jest w gestii zboru i że zbór ma to robić w zakresie samostanowienia. Apostoł Paweł, zobaczcie, nie wyrzucał zborowi w Tesalonice, że on ich nie dostał. Prawda? Tylko dziękował zborowi Filipi, że on ich dostał. To jest różnica, nie? Nikt nie miał obowiązku, ale im podziękował za to, że oni się domyślili, że on ma potrzebę i że mu przysłali. Nikt nie miał obowiązku, ale są przywileje. Dokładnie. A nas te przywileje interesują, tak?
żeby korzystać właśnie z tego dobrego serca, ochotnego dawcę Pan miłuje, a nie takiego, który jest przymuszony. Oczywiście. No dobrze, dziękuję bardzo, że tak powiem, tematu jest dużo i można by jeszcze mówić i widzimy, że to się naprawdę na różne, na codzienne problemy, tak, nawet się dzieje takie bardzo życiowe rzeczy. Dlatego dobrze, że rozmawiamy, dochodzimy do wspólnych wniosków, w ogóle dochodzimy do wniosków. Siostro Zosiu, to o czym rozmawialiśmy, to Galacjan 5:22, ale to tam później. 5:22, ja już se zapisałam i mam tu Biblię, to se poczytam. Owocem ducha jest miłość, wesele, pokój, niesłapiłość, dobrotliwość, wiara, cichość, strzemięźliwość i tak dalej. No dobrze, jak mówię, dziękuję bardzo wszystkim i zapraszam następnym razem. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.